Jestem sam, ale mówię za dwóch. Marcin Dorna, Maciej Stolarczyk. Porozmawiajmy o piłce. W audycji Radio Polska Europa. Uwaga, start! Jedziemy. No to dobrze, jak już ktoś powiedział start, to zaczynamy. Radio Polska Europa. Mamy na telefonie jednego selekcjonera, przy mikrofonie drugiego selekcjonera. Maciej Stolarczyk. Tu jest Marcin Dorna i porozmawiamy sobie i trochę o meczu z Hiszpanią i o pewnym 17-latku, też o kilku bardzo młodych innych piłkarzach, ale przede wszystkim też porozmawiamy sobie o tym, co wy jako trenerzy mogliście wyciągnąć z tych kilku tygodni spędzonych przy sztabie, czy też wewnątrz po prostu sztabu trenera Paulo Sousy. Zacząłbym jednak od takiego tematu właśnie związanego z meczem z Hiszpanią. Do ciebie, Maćku, pytanie. Który moment najlepiej wspominasz z tego spotkania? Bo było mnóstwo emocji w trakcie tego meczu, no ale czy jest jeden taki moment, w którym, no nie wiem, czułeś coś więcej? Taki jeden moment, że wydaje mi się, że tak jak miałbym sięgnąć pamięcią i powiedzieć ten pierwszy, jedyny moment, to jest obroniony, niestrzelony rzut karny przez Hiszpanów i od tego momentu czułem, że to jest taki moment przełomowy dla nas, że możemy zdziałać dużo. Marcin, a ty gdzie oglądałeś spotkanie? Pomiędzy podróżami i akurat na tę chwilę byłem w domu, także ten mecz oglądałem wyjątkowo w ostatnich 3 tygodniach będąc w domu, także mogłem się bardzo na nim skoncentrować. A wyjątkowe momenty, jeżeli pytanie będzie takie same do mnie, to myślę, że miałbym ich kilka, w sensie takim, że i oczywiście bramka zdobyta i debiut Kacpra na Mistrzostwach Europy jako najmłodszego zawodnika w historii, ale myślę sobie, że do tego wątku dojdziemy później, jak zapowiadałeś. No to dobrze, skoro sam poruszyłeś temat Kacpra, to teraz powiedz, przypomnij sobie ten pierwszy moment, gdy go zobaczyłeś grającego w piłkę. Mówimy nadal o 17-latku, więc jak dawno temu to mogło być? No wbrew pozorom to dość dawno temu, bo to było na Letniej Akademii Młodych Orłów, więc 4 lata temu na pewno. A pewnie 5, jakbyśmy to wszystko policzyli, w związku z tym, że te daty się przesuwają poszczególnych imprez. No a później mieliśmy okazję widywać się już na poziomie różnych reprezentacji młodzieżowych od U15 do U17 włącznie, z tymi eliminacjami, które odbyły się, jeżeli chodzi o pierwszą rundę, a które to zostały anulowane, jeżeli chodzi o rundę drugą Mistrzostwa Europy. Mam na myśli rocznik 2003 i taka ciekawa historia, jeden wątek może poboczny, że w finale Serenki, które graliśmy z Anglią, graliśmy przeciwko Anglii, mecz zakończył się remisem 2-2 i karnymi. Grało 3 zawodników, którzy dzisiaj są na Mistrzostwach Europy jako najmłodsi we wszystkich zespołach. Wszyscy 3, rocznik 2003. I ciekawostka jest taka, że oni dzisiaj wszyscy 3 reprezentują 3 różne kraje. A przypominam, że spotkali się w jednym meczu Polska-Anglia, więc może będzie to dla twoich słuchaczy jakaś. Zagadka. Nie wiem. Quiz, zagadka, tak. Może trenera Stolarczyka podpytamy. Kacper jest, wiadomo, jednym, drugi? To ja, zanim ja to odpowiem na ten quiz, bo oczywiście znam odpowiedź, ale tutaj teraz wiadomo, że każdy trener się licytuje, kto wcześniej spotkał Kacpra, kto wcześniej go poprowadził, to ja mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że ponieważ ja urodziłem się w Słupsku, a mieszkam na co dzień w Szczecinie i często przejeżdżam przez Kacpra miejscowość, przez Koszalin, i wydaje mi się, że jak on miał 10 lat, to ja go widziałem na pasach. I także wydaje mi się, że to był ten pierwszy moment, kiedy go spotkaliśmy. I już można było ocenić oczywiście ten potencjał. Już można było tam zobaczyć, że on idzie przez te pasy bardzo, bardzo rytmicznie. A wracając do pytania, to na pewno to był Anglik. Wiadomo, bo grała się Polska-Anglia. I trzecim kto był właśnie... Reprezentant Niemiec teraz, podpowiedź. A, okej. Okay. Też kolega też klubowy jednego z naszych o nim, reprezentantów. Tak. Jamal Musiała i Jude Bellingham. Tak, okej. Okay. Zresztą Musiała strzelić bramkę w tym meczu, wtedy dla reprezentacji Anglii. Natomiast jeszcze odnośnie Kacpra, bo żeby to tak nie zabrzmiało, bo faktycznie teraz tak, że każdym, przede wszystkim Kacper przyłożył największą pracę do tego, żeby być w tym miejscu, w którym jest, ale myślę, że spotkał na drodze wielu super ludzi,
począwszy od odpowiedzialnych oczywiście rodziców, przez trenerów Pogoni, gdzieś tam w naszych projektach PZPN-owskich, takich narodowych, w sensie reprezentacji, Talent Pro również brał udział, no i tylko się cieszyć i kibicować mu dalej, żeby w tej determinacji i pracy wytrwał i tej swobodzie i tym entuzjazmie, który myślę, że rzuca się w oczy wszystkim i żeby dalej wokół siebie spotykał ludzi, którzy są mu życzliwi. Ja zupełnie poważnie, rzeczywiście tu Marcin na pewno miał duży wpływ na rozwój tego chłopaka, ale myślę, że też to też tak systemowo teraz trochę bardziej ogólnie bym do tego podszedł, iż te projekty, które działamy, one sukcesywnie przynoszą skutek. To nie działa w ciągu miesiąca, dwóch czy nawet roku. To jest kwestia, która się na którą potrzebujemy czasu i to jest najlepszy dowód na to. Tu Marcin miał rzeczywiście długą i dużą styczność z Kasprem, a to jest dowód z kolei na to, na te działania systemowe, które przyniosą w końcu efekt. I tu chociażby teraz mamy w tej drużynie 6 zawodników, którzy szóstkę, którzy jeszcze w ostatnim roku byli młodzieżowcami u nas w Ekstraklasie. I to jest tak, to też pokazuje właśnie, od kiedy oni są znani dla nas, tak? Przez jakie reprezentacje przeszli i gdzie, w jakim miejscu są. To takie ważne informacje, czyli tak bardziej od szczegółu do ogółu. Ta postać Kasprza to jest taki symbol według mnie tego, co się dzieje, co się najzwyczajniej w świecie w naszym kraju toczy. Marcin? Ja myślę, że tutaj trzeba dołożyć jeszcze, bo nie wiem, czy wspomniałem o tym poprzednim zdaniu, no naprawdę kolosalną pracę klubową, więc trzeba chylić czoła tu w tym przypadku przed trenerami w Pogoni Szczecin, ale wiemy też, że takich akademii profesjonalnych w Polsce jest więcej. Ja na przykładzie tego rocznika właśnie 2-3, z którym miałem kontaktu najwięcej i tych konfrontacji na poziomie międzynarodowym widzę ten postęp, progres zawodników, którzy swoją pracę wykonują w klubie, ale myślę, że ta koordynacja działań, ten system, o którym Maciek powiedział, jest bardzo istotny i ta współpraca też na poziomie federacyjno-klubowym, bo myślę, że wszyscy jesteśmy tego świadomi, poszła na dobry poziom, bardzo dobry poziom. A ja trochę się tutaj pochwalę, bo miałem okazję być przy tym projekcie Pogoni, kiedy władze klubowe zdecydowały postawić się na rozwój młodzieży i rozwój akademii i wspólnie z ogromną rzeszą rzeczywiście ludzi, którzy w tej akademii są, prowadzą tę akademię od Darka Adamczuka, zaczynając i kończąc na trenerach Orlików, Żaków, bo to są pasjonaci, to jednak został stworzony system, który przez te lata prowadzony, sukcesywnie rozwijany oczywiście, dał teraz wynik w postaci z mistrzostwa CLJ-ki. To nie jest jak gdyby priorytetem tego, ale to się dzieje równolegle, tak bym to ujął, bo rzeczywiście dla Pogoni kluczowym było chociażby właśnie debiut Kaspra w Ekstraklasie w wieku 15 lat, czy tych zawodników, którzy się w tej chwili pojawiali, ale to jak gdyby jest efekt tej ciągłości pracy, która była wprowadzana kilka dobrych lat temu i dzięki temu ten klub tak się rozwija. No, żeby to wybrzmiało, bo wspomniałeś o mistrzostwie dla Pogoni Szczecin w Centralnej Lidze Juniorów, tam mógłby Kacper grać, bo to jego rocznik tak występował. Tak, to też, żeby mieć tak właśnie, tak zobrazować to wszystko, to rzeczywiście to Kacper mógłby być teraz jednym z zawodników walczących o Mistrzostwo Polskie, a w tej chwili jest zawodnikiem, który zagrał w meczu przeciwko Hiszpanom. I od razu moje pytanie, co on takiego ma, że właśnie zagrał w meczu z Hiszpanią? W mojej ocenie ma taką, oczywiście z tych cech takich rzucających się w oczy, ma ogromne inklinacje ofensywne, czyli potrafi się z tą piłką odwrócić, zawsze szuka działań do przodu. To są takie działania, które są bardzo pożądane, jeśli chodzi o piłkę zawodową, zresztą na każdym poziomie. I w tym wszystkim, co robi, jest bardzo odważny. I to są takie jego cechy, według mnie, kluczowe. Nie boi się działać, nie boi się realizować swoich pomysłów i przy swoich umiejętnościach jest w stanie to zrobić. Także to są dla mnie takie cechy, które są bardzo istotne i bardzo, bardzo dojrzałe. Oczywiście tutaj odwaga, to też trzeba podkreślić, odwaga trenera, bo trener wpuścił Kaspra jako pierwszego w meczu z Hiszpanami i pomimo tego, iż strzeliliśmy bramkę wyrównującą, tego planu nie zmienił, także to też jest
duża odwaga. Przygotowywany już od przerwy praktycznie. Duża odwaga również trenera i postawienie na takiego zawodnika. Także to, na to też trzeba zwrócić wielką uwagę i to podkreślić. Marcin, to samo pytanie do ciebie. Czy jest coś, na co jeszcze byś zwrócił uwagę, wyróżniając te umiejętności, może nawet nie tylko techniczne, taktyczne Kacpra? No, myślę, że traktując go tak kompleksowo, holistycznie, jak to się pięknie mówi, no ma na wysokim poziomie i zdolności motoryczne i kapitalnie czuje się przy piłce i to, co powiedział Maciej, zawsze myśli do przodu, jest kreatywny, podejmuje ryzyko. Ja bym to podsumował takim hasłem jak pozytywna pewność siebie. Natomiast jeżeli Kacper będzie nasłuchał, żeby też był świadomy, to ma poza tymi wszystkimi atutami jeszcze rzeczy do poprawy, więc niech się dalej rozwija, trzymamy dla niego kciuki. Tak, no bo to też trzeba podkreślić, że jest to tak naprawdę w tej chwili potencjał, duży potencjał ludzki i przed takim zawodnikiem może być przyszłość rzeczywiście bardzo, bardzo, jak chcę powiedzieć, kolorowa, tak to ujmę, piłkarsko kolorowa, ale no tutaj na pewno jeszcze ogrom pracy przed tym graczem, bo trzeba być świadomym, jaką pracę pokonali ci najlepsi, aby być w tym miejscu, w którym są, także pewnie Kacper ma tą świadomość. A propos tej pozytywnej odwagi, chociaż ja bym to bardziej nazwał pozytywną bezczelnością w przypadku Kacpra, to jeszcze w trakcie meczu rozmawialiśmy o tym, bo siedzieliśmy obok siebie i ja mówiłem, nie, to niemożliwe, wchodzi 17-latek i gra na Rodriego, ma go pilnować, mistrza Anglii z Manchesterem City i gościa, który doszedł z drużyną do finału Ligi Mistrzów ostatniej edycji i dał sobie radę, nawet ten Rodrigo sfaulował w ostatniej minucie, gdy go minął dryblingiem. Jeszcze jedna taka sytuacja to, gdy wracaliśmy do hotelu, no, chciałem gdzieś zaczepić Kacpra, jak on się w ogóle z tym wszystkim czuje. On bardziej tak powiedział, a szkoda, że w końcówce wybijaliśmy piłkę, bo to trzeba z nimi było bardziej pograć, powymieniać się podaniami. Tak, wiadomo, tu Michał, masz spojrzenie dziennikarskie również i patrzysz na to jako na konfrontację wielkich światowych potęg i co za tym idzie również piłkarzy, którzy mają swoją wartość, ale ja sądzę, że w głowie Kacpra przyświeca tylko jedna myśl, aby wygrać, aby dążyć do tego, żeby zwyciężyć i to, że naprzeciwko niego staje zawodnik Manchesteru, Barcelony czy innych wielkich firm, nie ma znaczenia, dla niego liczy się i to jest właśnie ta cecha, która jest bardzo również pożądana. To boisko daje równe szanse dla wszystkich graczy i myślę, że właśnie ta świadomość Kacprowi również przewodzi, że tu nie ma czegoś takiego jak obawa, ale bardziej jak szacunek i dążenie do tego, aby zwyciężyć. I to jemu przyświecało i po meczu o tym też mówił, że żałował, że nie wygraliśmy tego meczu, bo też mieliśmy ku temu szansę oczywiście, ale właśnie tego rodzaju fokus, spojrzenie u niego króluje. Marcin, ty masz jakiś taki przykład z kadr młodzieżowych i z meczów, czy też ze zgrupowań, w których uczestniczył Kacper, tej właśnie takiej, no powiedziałbym bardziej bezczelności niż odwagi? Czy też po prostu charakteru, jaki ma Kacper? Tak, no do klasyków naszych spotkań przychodziły hasła podajcie do mnie, ja coś z tym zrobię. To jest takie, w jego ustach pasuje mi, tylko to działało na poziomie rówieśników. Natomiast on jest też bardzo aktywny, kiedy przychodzi do gry na tym najwyższym profesjonalnym poziomie. To miałem na myśli, mówiąc o pozytywnej pewności siebie. My też przez rok pracy z tym, przez 3 lata łącznie, ale przez ten ostatni rok kończący się eliminacjami graliśmy naprawdę bardzo dobre mecze przeciwko fajnym zespołom i Anglii, Belgii, Chorwacji i wiele turniejów. I też w wielu tych spotkaniach traciliśmy bramkę jako pierwsi. Taką statystykę mieliśmy z jednego roku, że w 9 meczach traciliśmy jako pierwsi, co nie jest może powodem do dumy, ale powodem do dumy był fakt, że za każdym razem albo żadnego z tych meczów finalnie nie przegraliśmy. Znaczy, że taki mental parcia, bycia proaktywnym, wywierania presji na przeciwnika, ale też ryzykowania i w fazie atakowania i w fazie bronienia, idąc do obrony wysokiej, czego Kacper był takim też no idealnym przykładem, po prostu się opłaca i to jest bardzo rozwojowe. I żeby tego też nie zamykać do jednej no wyjątkowej na dzisiaj postaci Kacpra, to naprawdę proszę się spodziewać w następnych tych rocznikach, gdzieś około właśnie 2003, 2002, gdzieś tam 2004, 2005 w Dubu mam okazję
wspólnie z Maciejem na pewno bardzo dobrze je znamy i są naprawdę kolejne przykłady takich zawodników, więc z cierpliwością czekajmy i pracujmy dalej. No właśnie, a co oznacza ten debiut Kacpra na Mistrzostwach Europy, wejście w takim momencie meczu z Hiszpanią, po prostu szerzej, dla całej polskiej piłki, czy to jest jakiś, może być jakiś sygnał, bo też tak się mówi w tych dniach po spotkaniu z Hiszpanią, że tak to można potraktować. Czy jest coś faktycznie takiego, czy raczej no, będzie to po prostu jednostkowe zdarzenie? To znaczy, ja bym na to tak nie spoglądał. Ja uważam, że Kacper, inaczej, no, ta odwaga trenera wzięła się również z tego, że Kacper się prezentował odpowiednie umiejętności na treningu i to się z tego bierze. Tak jak widzimy, trener nie boi się takich decyzji i jest, dla niego nie ma znaczenia wiek gracza, tylko poziom, jaki prezentuje. Także to na pewno jest aspekt bardzo pozytywny. Trener ma doświadczenie z całej Europy, widział rówieśników na tym poziomie w kilku krajach i to są kluczowe elementy, dzięki którym tacy zawodnicy wychodzą w podstawowej, czy są brani pod uwagę w podstawowej jedenastce. Także to są takie rzeczy, uważam, istotne. Istotą też dla mnie jest, aby trener Sosa miał jak największy wybór takich graczy i właśnie tego typu działania, czyli działania rozwojowe dla tych graczy, pozwolenie im grać na poziomie w naszej ekstraklasie najwyższym, czy ewentualnie ich rozwoju w postaci transferów, to są takie elementy, które dają większy wachlarz możliwości. Marcin, to samo pytanie do ciebie. Czy może ten debiut Kacpra będzie oznaczał coś bardziej dla właśnie i jego rówieśników, i tych kolejnych roczników młodzieży wchodzącej do seniorskiego futbolu w kolejnych latach? Myślę, że przede wszystkim będzie takim jaskrawym przykładem, że to jest absolutnie możliwe. Mówimy o zawodniku, który 2 lata temu grał w reprezentacji U17, a przypomnę, że jeszcze przez dobrze ponad rok piłka na poziomie europejskim nie funkcjonowała w normalnym wymiarze, bo była pandemia i nie odbywały się eliminacje Mistrzostwa Europy, turnieje, mecze towarzyskie, więc tak naprawdę realnie w ciągu roku poprzez reprezentację U19, U21 w takim symbolicznym, krótkim wymiarze, oczywiście systemowym przejściu, trafił do drużyny narodowej, ale też możemy zerknąć do zawodników rocznik 2002, których myślę kilku znamy, jeden z nich był powołany również na drukowanie reprezentacji Polski, gdzieś tam do kolejnych wyżej, 2-1, 2-0, że każdy na rocznik ma taki przykład zawodnika, o którym dzisiaj jest głośno i o którym mówimy, z którym wiążemy duże nadzieje i tak jak powiedziałem przed chwilą, i można sobie założyć z dużą dozą pewności, bo w piłce nożnej pewne jest tylko to, co się już wydarzy, że w kolejnych rocznikach też tacy zawodnicy będą. Myślę, że konfrontacje na poziomie międzynarodowym właśnie na tych etapach trochę młodszych, o niektórych zawodnikach wiemy trochę wcześniej. I cieszymy się, kiedy to te nasze przypuszczenia, nasze prognozy, plany i też ten właśnie projektowanie drogi zawodników się sprawdzi. Ja już kiedyś powiedziałem, że dostrzec Kacpra na poziomie U14, kiedy go pierwszy raz wspólnie widzieliśmy ze sztabami tej projektu Letniej Akademii Młodych Chorów, czy nie wiem, w kategorii U15 reprezentacji Polski, no to nie jest żadna sztuka, bo on po prostu jest wtedy absolutnie najlepszy. Czy był, i to jest jedna z dróg, inni zawodnicy rozwijają się w nieco innym rytmie, docierają do tego najwyższego poziomu swoich możliwości, swojego potencjału nieco później. Tym niemniej poprowadzić tych zawodników właśnie tymi indywidualnymi ścieżkami rozwoju to jest dla nas wyzwanie i temu służą projekty, które mamy, od indywidualnego podejścia na Talent Pro, czy Future Pro, czy wszystkich reprezentacji narodowych, więc myślę, że obrany kierunek jest dobry, a każde takie systemowe działanie wymaga jeszcze jednego faktoru, który się nazywa czas, więc dajmy sobie dalej czas. To a propos czasu, jesteś, Maciek, już na zgrupowaniu, tak jak od początku, to patrząc już ponad 4 tygodnie, praktycznie 30... No dzisiaj jest 28 chyba, nie? Tak, 4 tygodnie. I dzisiaj też Tymek Puchacz dostał pytanie na konferencji, czy on się rozwinął w trakcie tych 4 tygodni, jak on się rozwinął. Czy ty dostrzegasz, że faktycznie ci młodzi zawodnicy dopiero wchodzący, którzy jeszcze nie mieli tak wiele występów w seniorskiej reprezentacji Polski, nie mieli też zbyt wiele zgrupowań za sobą, podnieśli w jakiś sposób swój poziom przez to, że trenują no choćby z Robertem Lewandowskim, Grzegorzem Krychowiakiem, Kamilem Glikiem i innymi najlepszymi już piłkarzami w reprezentacji Polski?
Myślę, że i widzę, że tak, bo jednak to też trzeba podkreślić, że ta mieszanka rutyny z młodością to jest ten element, który jest niezbędny. Ta młodzież ma się od kogo uczyć. Ci gracze mają ogromne doświadczenie, przeszli już taką drogę, w której i dzielą się tym doświadczeniem, które mieli w swojej karierze. Że to żaden trening tego nie jest w stanie oddać. Także ten czas spędzony tutaj z pewnością jest czasem takiego olbrzymiego doświadczenia i rozwoju dla tych młodych graczy. Marcin, dużo jest mowy o tym, przynajmniej ze strony Paulo Souzy, jak zmienia się mentalność tej reprezentacji, że chce odchodzić od tego, co było kiedyś taką bronią reprezentacji Polski, czyli wyłącznie kontratak i bardzo dobra organizacja gry w defensywie. Czy ty też dostrzegasz taką konieczność, żeby na tym poziomie pierwszej reprezentacji to, nie wiem, wywołało jakiś szerszy efekt, powiedzmy, w naszym futbolu, czy jednak to już się dzieje od jakiegoś czasu, jest to zauważalne, nie wiem, w młodzieżowych reprezentacjach albo właśnie na poziomie młodzieżowym? No tak, myślę, że na szczycie piramidy właśnie tych selekcji, czyli pierwszej reprezentacji narodowej, taki jaskrawy przykład jest zawsze, że jest absolutnie dodatkową motywacją i czymś, co każe na pewne rzeczy spojrzeć tak bardzo uważnie. Natomiast to nasze podejście w sensie takiej zmiany jest procesem, który musi trwać i który musi budować się od dołu i też takie analizy dotyczące rozwoju piłki nożnej się dzieją i to implikujemy później w cały proces i selekcji, budowania zasad w grze. Jak wiesz, też poznajemy czy zapoznajemy zawodników z systemami innymi gry. Ja może odpowiem też na to globalnym moim spostrzeżeniem, bo miałem okazję widzieć w wielu grupach w trakcie tych mistrzostw sporo meczów na żywo i jedno, co się rzuca w oczy, to taka absolutna swoboda i po pierwsze właśnie w zmianie systemu gry, po drugie w zmianie działań, taki szeroki repertuar zachowań, które dane zespoły prezentują, bo nie wiem, choćby na meczu Francja-Niemcy, zespół, który absolutnie dominuje, za chwilę jest w stanie ustawić się nieco niżej, czekać na wykorzystanie przestrzeni za plecami przeciwnika, że oto jest właściwie na tych mistrzostwach bardzo ciekawa, nazwijmy to wojna systemu, że każdy zespół prezentuje nieco inne zasady w obszarze nawet tego samego systemu. Oglądając taki mecz Macedonia-Austria, taki wniosek gdzieś tam mi się nałożył. W meczu znowu Niemców w jednej fazie gry grają inaczej niż w drugiej. No, jest to bardzo ciekawe, ale wszystko sprowadza się do wspólnego mianownika, swobodnego, ofensywnego zawodnika, który jest w stanie realizować właśnie te działania, które ma narzucone, jeżeli chodzi o kontekst zespołowy. To może teraz do ciebie pytanie, Maciek. Tak, więcej obserwujesz tych zawodników i jedną z takich wątpliwości w kontekście tej zmiany mentalności jest to, czy Polska ma do tego wykonawców, do tego bardziej ambitnego sposobu gry. Ja myślę, że tych przykładów takich działań systemowych i takiej bardziej ofensywnej sposobu gry, jaki preferuje trener Paulo Sousa, mamy w kilku federacjach co najmniej przykłady. Zaczynając od Duńczyków, nie chcę mówić o Niemcach, którzy przecież, nie wiem, czy jeszcze jesteśmy w stanie sobie to przypomnieć, że nie stosowali jeszcze niedawno nie stosowali tak otwartego futbolu i tak ofensywnego futbolu. To się zmieniło u naszych zachodnich sąsiadów pod wpływem również właśnie zmian, które wprowadzono do systemu szkolenia. Duńczycy to zmienili, tak jak wspomniałem, Szwajcarzy. I to były wszystko działania systemowe. Włosi również i mamy teraz tego owoce, którzy mają komplet punktów. To są działania systemowe, które zostały wprowadzone właśnie u podstaw i u nas również się to dzieje. Także wydaje mi się, że ten efekt musi dla nas przyjść. To jest efekt, który jeżeli jest wprowadzany systemowo od najmłodszych lat w procesie szkolenia, to da efekt z pewnością w wieku najstarszym. Także ja jestem pewien tego, że my również dojdziemy do tego poziomu, a tutaj rzeczywiście trzeba podkreślić, że trener Paulo Sousa mocno, mocno kładzie nacisk właśnie na tego typu działania i ten model gry jego jest z tym związany.
To jeszcze chciałbym. Jeżeli mogę, Michał, bym się odniósł taki Jasne. wątek nasunął, patrząc na te zespoły. We wszystkich grupach zresztą śledzimy mecze. Pewnie nie ma spotkania, które nie widzieliśmy od początku do końca. Miałem ten przyjemność, że kilka z nich widziałem na stadionie i jak miał jeden, dwa takie duże wnioski jeszcze odnośnie funkcjonowania zespołu i takich tendencji przedstawić, to jeden, takie dwa fajne słowa, reaktywność i proaktywność, nazwijmy to, jeżeli takie słowo po polsku występuje, czyli bycie zespołem, który reaguje, bycie zespołem, który narzuca jakąś swoją wizję, model gry, więc ewidentnie widzimy te zespoły z puli z inicjatywy, czyli taki zespół, który chce własny model nałożyć w sensie dominacji na przeciwnika. Są zespoły, które tutaj osiągają na razie oczywiście na poziomie fazy grupowej więcej. No i jedno zdanie, które się też pojawiło w przestrzeni medialnej, że te zespoły mają tak wysoki tą złożoność tych mechanizmów w taktyce atakowania, współpracy, że można je porównać w pewnym wymiarze do zespołów klubowych. Tutaj się gdzieś tam chyba Gary Lineker powiedział, ale podoba mi się to w tym kontekście, że do tej pory często takie turnieje albo funkcjonowanie reprezentacji narodowych, nie chcę powiedzieć, że się opierało, ale miało ważny czynnik w postaci indywidualności i oczywiście cały czas ma, ale jednak jest to ubrane, patrząc na przykład na mecze Włochów na żywo, w taki rys taktyczny bardzo skrupulatny, co znaczy, że pewnie trzeba było spędzić ze sobą bardzo dużo czasu jako drużyna, co w wymiarze reprezentacji jest jasnym sygnałem, że to się musi też rozłożyć w czasie, bo tutaj wiemy, że zespoły poza turniejami to się spotykają raczej w ciągu tygodnia pracy i grają w międzyczasie 2-3 mecze. Więc ta złożoność też jest dla mnie takim wnioskiem, że i chęć bycia aktywnym, takim stemplem tej fazy grupowej na razie Mistrzostw Europy. To teraz chciałbym Cię, Maciek, zapytać o to, jak Ty w okresie tych 28 dni obserwowania, uczestniczenia przecież w treningach, które prowadził Paulo Souza, jego sztab, którego jesteś częścią, ale też w odprawach i w innych aspektach. Co Ty wziąłeś do swojego warsztatu? Co było takiego innego, co Ci może zaimponowało, może po prostu zainteresowało, zaciekawiło? Ja mam ogromny szacunek do trenera, bo rzeczywiście jestem i czuję się częścią tego sztabu. Tak naprawdę mam otwarte drzwi wszędzie i o wszystkim możemy dyskutować. I przyznam szczerze, że rzadko się zdarza, żeby taka otwartość trenerska była. I dlatego też rzeczywiście jestem bardzo, bardzo zowiązany do takiej współpracy. Warsztat trenerski inspiruje, to na pewno są działania inspirujące. Każdy trener ma swoją filozofię i ja mam możliwość poznania filozofii trenera Sosu z bliska i jest wiele rzeczy, które są inspirujące, no przede wszystkim sam proces przygotowań, bo mam możliwość w nim uczestniczyć. Do tej pory nie brałem udziału w takich przygotowaniach przed taką imprezą. Jest to na pewno wyzwanie, tak to ujmę. Przygotować zespół do takiej imprezy i na pewno ten czas, który tutaj spędzam, jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawym czasem. Dla mnie jest to taki moment, którym z jednej strony staram się pomóc na tyle, ile mogę, jestem w stanie, a z drugiej strony na tyle, ile mogę, to czerpię te doświadczenia, które tutaj mamy, jak przygotowaliśmy się do poszczególnych spotkań, jaką filozofię wyznaje trener, jak stara się wyegzekwować, jak rozwija tych chłopaków, chcąc wyegzekwować właśnie główne swoje założenia w stosunku do poszczególnych rywali. A jakiś taki jeden mały przykład, który mógłbyś wskazać z tych? Jeden mały przykład. Nie wiem, przykładów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zaczynając od tego, no wszyscy to podkreślają, od takiej dobrej, jak mówią, ale przede wszystkim rodzinnej atmosfery, tak, to da się odczuć tutaj z każdej strony, iż ta bliskość jest jednym z elementów tej współpracy.
A kończąc na działaniach w ofensywie, na kreowaniu przestrzeni, na rzeczach, na które powinniśmy zwracać uwagę w działaniach ofensywnych, jak wykorzystywać potencjał tych zawodników, których mamy tutaj w szatni, bo to jest kluczowe, dobór modelu gry do tego, jakich graczy się posiada. Także no tutaj, jeśli mówisz o jednym przykładzie, odwaga, to jest taki dla mnie taka cecha, którą trener tutaj tu, na którą mocno kładzie nacisk, bo zaczynając, często powtarza to słowo, zaczynając tak od działań związanych chociażby z wprowadzeniem Kacpra, o których mówiliśmy przed chwilą, do prowokowania naszych graczy do działań ofensywnych, bo chciałby, żebyśmy tę cechę, bym powiedział, cechę naszą narodową uwypuklili. Marcin, ty też miałeś okazję uczestniczyć na takich samych zasadach przygotowaniach, zanim oczywiście wyjechałeś w Europę i zrobiłeś sobie takie Tour de Euro. Co jest takim twoim wnioskiem? Czy masz jakiś właśnie taki przykład z tego warsztatu trenera Sousy? No ja miałem okazję być na zgrupowaniu właśnie jeszcze w Opalenicy, zaraz potem już tak jak powiedziałeś, zacząłem obserwować zespoły w Europie. Na pewno takim kluczowym też słowem, które często pada, Maciej powiedział o tej odwadze, jest też jakby, myślę, zarządzanie na boisku przestrzenią, znaczy tworzenie tej przestrzeni w jakiś indywidualny sposób, zespołowy, ewentualne później wykorzystanie, zamykanie przestrzeni przeciwnikowi i tak dalej, i tak dalej. Także no wiele takich bardzo precyzyjnych, dużych, obszernych informacji. Pewnie na takie podsumowanie może przyjdzie czas później, bo ten proces cały czas oczywiście się dzieje, ale na pewno jest to bardzo, bardzo inspirujące. To teraz już przejdźmy na szybko do meczu ze Szwecją. Marcin, do ciebie pytanie. Jakiego tu spotkania może spodziewać się kibic? Czy to będzie coś pomiędzy Hiszpanią, a coś pomiędzy Słowacją? Mowa oczywiście o sposób gry i sposób też gry przeciwnika, który też sporo determinuje. No ja nie chciałbym tutaj tak rozważać, czy do jakiego meczu może to być podobne. Oczywiście wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania takiego meczu, na pewno są już znane. Jeżeli ktoś interesuje się futbolem na poziomie takiej analizy, to wie, że Szwedzi to jest zespół bardzo powtarzalny w swojej grze, z dużymi indywidualnościami, ale w modelu swoim funkcjonuje już długo. Jest to dosyć charakterystyczny sposób gry z pewną asymetrią w budowaniu ataku. No ale to tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś skrupulatnie śledzi futbol w ogóle, w sensie Europy i tych mistrzostw, to już to w dwóch pierwszych meczach dostrzegł. Ja bym może nie odnosił się do konkretnie do tego spotkania, ale na jedną rzecz bym zwrócił uwagę, może delikatnie nawiązując do Szwecji, że jest pewien temat ciekawy dla mnie bardzo w kontekście selekcji i profilowania zawodników, bo o tym też bardzo często rozmawiamy, jak powiedziałem wcześniej, budując gdzieś tam ścieżki dla poszczególnych piłkarzy młodych, że oto niektóre drużyny są oparte o zbiór najlepszych zawodników, niekoniecznie specjalistów na danej pozycji, a inne bardzo trzymają się właśnie określonych profilów i wymagań takich techniczno-taktycznych, motorycznych na danej pozycjach. To też jest ciekawe patrzeć na, przynajmniej dla mnie, na te zespoły w tym kontekście, tak? Kto z nich, niezależnie od umiejętności, gra, bo realizuje działania na określonej pozycji najlepiej, ponieważ jest specjalistą, a który z trenerów w sensie Europy w tych zespołach, które grają w fazie grupowej, tak naprawdę, nazwijmy to, próbuje umieścić tam najlepszych możliwych zawodników, czasami trochę na innej pozycji, także to też jest ciekawe. Turcja mi się tutaj jawi jako przykład umieszczania na przykład środkowych pomocników, czy tam pozornie napastników na skrzydłach i tak dalej. Więc no, jest to ciekawy wątek poboczny, a do konkretnego tego meczu no, nie będę się jakoś tam precyzyjnie odnosił teraz. To już na koniec, Maciek, pytanie do ciebie. Jaka jest reakcja grupy, drużyny, jak ty obserwujesz po właśnie remisie w Hiszpanii? Bo moje wrażenie jest takie, że oczywiście gdzieś na zewnątrz zapanowała euforia, że udało się uzyskać taki wynik po naprawdę obiecującej grze, ale tak od środka mam wrażenie, że Polacy nic się nie stało. To znaczy tak, z jednej strony rzeczywiście był to wynik dla nas dobry, który utrzymuje nas w grze o wyjście z grupy, ale tak naprawdę rzeczywiście to jesteśmy przed tym krokiem
I wszyscy sobie zdają sprawę z tego, jak ważnym jest spotkanie ze Szwecją. No, trzeba podkreślić, że Szwedzi to zespół, który nie stracił bramki, także jest to zespół na pewno, tak jak wspominał Marcin, zdyscyplinowany w defensywnej i trudnym do rywal do stworzenia sobie sytuacji. No, ale zdajemy sobie też sprawę z tego i wydaje mi się, że to taki ten mecz z Hiszpanią pokazał, że nie ma rywala, z którym nie można wygrać i myślę, że każdy z zawodników to właśnie czuje i to trener też podkreślał, że tak naprawdę wszystko zależy od nas, wszystko jest zależne od tego, jak wystąpimy w środowym spotkaniu i myślę, że wszyscy nie mogą się tego spotkania doczekać. Okej, dziękuję Ci bardzo za udział, Marcinowi również, ale zanim uciekniesz, musisz się podpisać na plakacie, który znajduje się za Tobą. Możesz się również podpisać za Marcina, tam podpisują się wszyscy uczestnicy. Okej. Jeśli chcesz za Marcina, to nie wiem, czy potrafisz jego podpisać? No nie, Marcina to się nie da podrobić, także on tutaj... Ale tutaj X zrobiłeś, dlaczego? W ramach jego podpisu. Nie no, nie prowokuj, bo zaraz tutaj będzie ten... Na Marcina zaczekamy, a tutaj tutaj się na SC się podpiszę. Tutaj na SC, dobrze. Tak, na SC się podpiszę. Okej, dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Marcin, tobie też bardzo dziękujemy. I gdzie teraz będziesz leciał? No, jeszcze dzisiaj, że tak powiem, bardzo czekamy mocno na decyzję odnośnie pewnych perturbacji logistycznych, bo jak wiemy, podróżowanie po Europie nie jest łatwe, więc no, mam określony cel i będę w ciągu godziny dwóch miał potwierdzoną tą podróż. Myślę, że jeszcze i jutro, przepraszam, i tak, i jutro, i w środę obejrzę jeden mecz na żywo, jeżeli się tym podróżę uda połączyć. No to super, tego Ci życzymy i dzięki wielkie za rozmowę.